Od jutra maski lub chociażby osłony ust i nosa z garderoby, szalika, chusty i tym podobnych będą obowiązkowe na polskich ulicach, ale nie tylko. Musimy je nosić w środkach publicznego transportu zbiorowego, w innych niż ulice ogólnodostępnych miejscach. Chodzi między innymi o sklepy, parkingi, urzędy, targowiska i temu podobne. W zasadzie wszędzie poza miejscem zamieszkania. Projekt rozporządzenia bo tylko nim dysponowaliśmy w chwili zamykania wydania, dopuszczał brak maseczek w prywatnych samochodach osobowych, o ile w pojeździe znajdowały się osoby wspólnie zamieszkujące. Z obowiązku osłaniania ust i nosa zwolnione były dzieci poniżej drugiego roku życia oraz osoby, które z powodu trudności w oddychaniu nie mogą jej nosić i osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. Zdjęcie maseczki możliwe jest w ściśle określonych okolicznościach. Przy legitymowaniu osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione oraz w przypadku konieczności identyfikacji przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub czynności zawodowych.